Jak oceniacie panowie funkcjonowanie 24-godzinnych sądów? Pan Michał Syska? Ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi prawnikami. Ja jestem z wykształcenia prawnikiem. Co prawda nie prowadzę praktyki, ale rozmawiałem z praktykami, z adwokatami, z prokuratorami. I oni w nieoficjalnych rozmowach raczej narzekają na ten projekt. Znaczy uważają go za niefunkcjonalny, że to nie spełnia swojego zadania, że to ładnie wygląda na papierze oczywiście. Ale panowie, poprawił się poziom bezpieczeństwa. Ludzie czują się bezpieczniej. Nie dochodzi do tak dużej liczby rozbojów. Dobrze, tylko że... Efekty są. Ale tylko pytanie, czy to jest z powodu tych 24-godzinnych sądów. Ma pani takie dowody, że to z tego powodu... Badania były prowadzone właśnie w aspekcie tego. Ale wie pani, badaniami można wszystko wykazać. Na przykład pan Ziobro wbrew opinii najwybitniejszych światowych prawników twierdzi, że kara śmierci poprawia bezpieczeństwo. I pan Ziobro jest jednym z najbardziej odosobnionych prawników na świecie, który tak uważa, ale jednak dysponuje jakimiś takimi badaniami. Ponadto poczucie bezpieczeństwa, realne bezpieczeństwo, to jest także zupełnie różne sprawy. Dlatego oczywiście ja się powołuję na opinię prawników. Także gdy ta ustawa była w Sejmie, na łamach prasy, w mediach wypowiadali się najwybitniejsi profesorowie prawa karnego, którzy krytykowali ten projekt i to się jakby sprawdza, to znaczy to jest niefunkcjonalne. Natomiast oczywiście trzeba szukać różnych rozwiązań. Natomiast problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest ciągłe niedoinwestowanie, brak sal, żeby można było odbywać rozprawy, stąd te przewlekłe terminy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wolałbym, żeby zamiast takich medialnych, czy takich bardzo efektownych, ale mało efektywnych pomysłów, jednak przyszły minister sprawiedliwości zajął się tą pracą taką bardziej pozytywistyczną, czyli na przykład polepszeniem infrastruktury dla sądów, tak żeby Polacy mogli o tym za chwileczkę będziemy mówić. Krócej czekać na termin rozprawy. Pan Wiesław Kilian, Prawo i Sprawiedliwość, sądów, zgadza się pan z tymi zarzutami nie zgadzam i tą się, złą nie zgadzam oceną 24-godzinnych sądów? Zgadzam sądów? Się, a po pierwsze o sądach 24-godzinnych, to ja słyszałem studiując prawie 30 lat temu, gdzie w Stanach Zjednoczonych taka praktyka już dawno była. Podobnie słyszałem o odbywaniu kary weekendowej. Weekendowe więzienia w Stanach tak jest, która była bardzo dolegliwą karą. I wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzano to, pewnie też myślano, że to nie będzie taka kara dolegliwa, jaką była. Kiedy przestępca musiał się zjawić w areszcie w piątek i dopiero w poniedziałek rano wychodził do pracy ponownie. Także nie był zautrzymywany. Ale w Polsce to jest nie do przeprowadzenia. Weekendowych nie. I teraz jeszcze tak. Odpowiadając tutaj, dlaczego prawnicy akurat byli przeciwnikami których to dotykało. Prokuratorów, którzy powinni być na dyżurach, sędziów, którzy też powinni być na dyżurach, bo kiedy takiego przestępcę się doprowadza złapanego na gorącym uczynku, to wtedy powinien być prokurator, który postawi mu zarzuty, sędzia, który mu wymierzy karę i znaleźć się adwokat, który będzie w stanie bronił. Najbardziej dolegliwymi przestępcami są przestępstwami są te, które są takimi codziennymi. Najbardziej dotkliwymi. Tak jest. To jest zabranie torebki babci, to jest kogoś pobicie w klatce schodowej, kradzież roweru. I tutaj jak również kibice, którzy pojawiają się na stadionie, robią burdę, więc trzeba ich szybko złapać, podstawić przed sędzią, prokurator wyrok. I sądzę, że to właśnie, co pani wspomniała, jest powodem tego, że poczuliśmy się bardziej bezpieczni, bo przestępca, kiedy czuje się bezkarnie, no to wtedy pozwala sobie na następne przestępstwa. Natomiast kiedy on będzie wiedział, że w ciągu godziny może być skazany i trafić do aresztu, to będzie pewną przestrogą dla funkcjonowania tego przestępstwa. Ale problem jest w tym, że pan przedstawił model idealny, który nie funkcjonuje. Bo ja bardzo bym chciał, żeby były takie sądy, tylko że w Polsce to tak zupełnie nie wygląda. To wygląda zupełnie inaczej. Proszę mi podać, ilu chuliganów stadionowych zostało skazanych w trybie sądu 24-godzinnego. Praktycznie nie ma takiego przypadku. Nie zdarzyło się coś takiego. Ale są za to nietrzeźwi kierowcy. Tak naprawdę są to dopiero początki. Ale większość trzeźwych kierowców jest w trybie normalnym. Ale chyba był taki przypadek spotkania piłkarskiego, gdzie byli zatrzymani chuligani. Niestety sporadyczny. Ale byli. To trzeba przyznać, że było spotkanie piłkarskie, ale to jest problem. Ale ja nie polemizuję z tezą, że czy należy walczyć z przestępczością, czy nie należy. Ja uważam, że trzeba, tylko że ta ustawa została wprowadzona, natomiast nie zabezpieczono tego pod względem infrastrukturalnym. No, to jest ustawa, która jest na papierze. Opór najbardziej był, mówię, wśród to, co pan wspomniał, prawników, z którymi pan rozmawiał. Czyli jednym słowem tych, którzy muszą przyjść na dyżur muszą i pełnić... Wykonać to prawo. Właśnie, jak oceniacie panowie to społeczne zaufanie do policji, do wymiaru sprawiedliwości i do generalnie sądownictwa? Czyli jakie za tymi warunkami, które są stworzone, idzie jakość pracy?
tychże służb? Badania pokazują, że największym zaufaniem cieszą się policjanci, te służby mundurowe, wojsko, najmniej politycy. Więc widocznie my, tworząc prawo czy działając w polityce, nie potrafimy przekonać naszego społeczeństwa do tego, żeby nas wspierało. No tak, ale faktem jest, że rośnie zaufanie Natomiast jak widzimy pozytywne działania policjantów, stąd rośnie zaufanie do policjantów czy do wojska. Także tutaj politycy powinni wyjść naprzeciw i popatrzeć, jak funkcjonują te służby, w których zaufanie wzrasta, żeby w ten sposób pracować i zdobywać to zaufanie. Pan Michał Syska, Lewica i Demokraci. To oczywiście jest dobre, jeżeli obywatele ufają instytucjom, które powołane są do tego, żeby dbać o ich bezpieczeństwo na co dzień. Natomiast faktycznie mamy problem z prestiżem tych zawodów, na przykład prestiżem zawodu policjanta. No, policjanci w Polsce zarabiają zdecydowanie za mało. Jeżeli policjant wstępujący do policji, podejmujący się pracy niezwykle odpowiedzialnej, często będący narażonym na bardzo różne utraty zdrowia życia, zarabia około 1000 zł i to zarabia policjant mający wykształcenie, tak? To jest oczywiście rzecz niedopuszczalna i to oczywiście obniża prestiż także policjanta w społeczeństwie. Dlatego mimo wszystko należy się cieszyć z tego, że Polacy mają zaufanie do tej instytucji, natomiast tu nie tylko chodzi o policjantów, bo na przykład bardzo obniżyła się jakość opłacania na przykład strażaków, straż pożarna. My mamy w programie Lewicy i Demokratów zwracamy uwagę na dofinansowanie straży pożarnej, bo dużo mówimy o policji, natomiast straż pożarna to jest taka służba, być może ona nie jest tak efektowna, bo walka z przestępczością jest hasłem polityków wszystkich opcji, natomiast na przykład strażacy to jest ta grupa służby mundurowej, którą należy dofinansować. Także cieszy zaufanie, natomiast mamy problem z dofinansowaniem tych grup jest zawodowych. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Pan Wysoki, nie chce jest, powiedzieć. Jakbyście Państwo sięgnęli ostatnio, w zeszłym roku została uchwalona ustawa o programie, 3-letnim programie modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR-u. Tam jasno jest określone, jakie pieniądze pójdą na wynagrodzenia dla tych formacji mundurowych, jak również jakie pieniądze poza budżetem pójdą na modernizację wyposażenia i w sprzęt policjantów i Straży Pożarnej, jak również modernizację obiektów i budynków. Ja będąc w zarządzie miasta, odpowiadając za bezpieczeństwo i mieszkaniówkę, miałem możliwość bywania w komisariatach i widziałem, jak te komisariaty wyglądają. Stąd ten rząd właśnie Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze wcześniej Marcinkiewicza, skłonił się w kierunku tych służb, które zapewniają nam bezpieczeństwo. I ostatnio minister administracji spraw wewnętrznych stwierdził, że w najbliższym czasie wzrosną wynagrodzenia w policji o około prawie 500 zł. I one są zapisane właśnie w tym programie modernizacji 3-letnim policji i straży pożarnej. Czy w ciągu 5 lat o 500 zł wzrosną płace wynagrodzenia, tak. Funkcjonariuszy i tak policji. Samo i straży pożarnej.